Zgodnie z wieloletnią tradycją spotykamy się początkiem nowego roku, by podsumować minione 12 miesięcy w bielskim sporcie. Chcemy też przy tej okazji uhonorować najlepszych zawodników, trenerów i drużyny z naszego miasta. Tradycyjnie w ramach podsumowań ubiegłorocznych wydarzeń sportowych ogłoszono nominacje oraz laureatów w czterech kategoriach: sportowca, drużyny, trenera i dobrodzieja sportu 2018 roku. Swoje symboliczne, choć długotrwałe 5 minut mieli przedstawiciele rekordu. Dobrodziej sportu roku 2018. Pan prezydent Dużego Harnasia wręcza prezesowi Januszowi Szymurze rekord systemy informatyczne. Firma Rekord, i mam takie poczucie, jest rozpoznawalną firmą, ale nie jest to duża firma. To jest firma średniej wielkości. To, co czynimy na rzecz sportu, to jest dla nas z jednej strony misja, ale z drugiej strony też olbrzymi wysiłek organizacyjny i finansowy. My przez wiele lat tak sobie postanowiliśmy, tak sobie postanowiłem, również miałem zgodę na to małżonki, że 50% naszych zysków co roku przeznaczamy na działalność sportową. To jest bardzo dużo przez te wiele lat i jest to, nie dałoby się tego uczynić bez pracy poszczególnych pracowników. Za tym stoją poszczególni ludzie. Ja powiem tak, przez wiele lat miałem też takie poczucie, czy w jakiś sposób ich nie krzywdzę, bo mogliby więcej zarobić. Czy czasami nie krzywdzę również naszych klientów, którzy mogliby taniej zapłacić za nasze usługi. Powiem tak, że w ostatnim okresie czasu ja nie słyszę takich haseł, że jesteście za drodzy, bo tyle stawiacie na sport. Raczej jest to takie pewnego rodzaju uznanie, a z drugiej strony budzenie zaufania w biznesie, a wiadomo, że zaufanie w biznesie jest niezwykle ważne. Futsalowcy Rekord Sportowa Spółka Akcyjna są drużyną roku 2018. W imieniu drużyny naszej futsalowej, jak i klubu serdecznie dziękujemy za kolejną nominację i kolejne wyróżnienie. Mogę zapewnić Was tu wszystkich zgromadzonych, że my jako zawodnicy zawsze staramy się jak najlepiej i godnie reprezentować nie tylko klub, ale również miasto, czy to na arenie tutaj krajowej, czy międzynarodowej. Ze swojej strony, jak i z całego klubu i drużyny serdecznie dziękujemy miastu za wsparcie, któremu nam udzielacie. Oraz życzymy sobie, abyście dalej nas wspierali, abyśmy mogli być jeszcze lepszą drużyną i osiągać jeszcze lepsze sukcesy. Dodajmy, iż obok głównych trofeów dwóch spośród rekordzistów wyróżniono indywidualnie. Szkoleniowiec Mistrzów Polski, zdobywców Pucharu i Superpucharu, uczestników Ligi Mistrzów Andrzej Szłapa otrzymał nominację do tytułu trenera 2018 roku. Z kolei czołowy zawodnik naszego mistrzowskiego zespołu, Paweł Budniak, wyróżniony został nominacją wśród pięciu najlepszych sportowców Bielska-Białej. Ten aspekt zarówno edukacyjny, wychowawczy, jako produkt sportowy, to są te elementy, które decydują o tym ostatecznym sukcesie. No, trzeba powiedzieć, że dzisiaj w tych kategoriach rekord rzeczywiście dużo tych wyróżnień otrzymał, ale też praca i wyniki spowodowały, że te wyróżnienia są jak najbardziej zasłużone. Mamy inne dyscypliny, gimnastykę artystyczną, gimnastykę sportową, mamy szybownictwo sportowe olimpijskie, prawda? Mamy przecież sukcesy w paraolimpiadzie, mamy sukcesy naszych zawodników w lekkiej atletyce, mistrz Europy Haratyk. Wydaje mi się, że ta retrospekcja w różnych dyscyplinach pokazuje właśnie to, o czym wcześniej powiedziałem. Niespełna dwa tygodnie temu kolejne Mistrzostwo Polski w futsalu, a dzisiaj nagroda dla pańskiej firmy, bez której między innymi tego mistrzostwa by nie było. Pytanie, warto? No z pewnością tak. Ja rozumiem, że rozmawiamy o młodzieżowym mistrzostwie. Myślę, że gdyby nie było warto, to byśmy w pewnym momencie zaprzestali tej działalności, w sensie tego wspierania. Myślę, że daje to i satysfakcję, i myślę, że jest to taka potrzeba. Uważam, że trzeba się sukcesem w pewnym momencie podzielić i to od wielu lat robimy i marzę o tym, żeby było nam to dane jak najdłużej.